okazji tego, że 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS, zorganizowaliśmy z Liceum Plastycznym imprezę prozdrowotną. Uczniowie przygotowali przedstawienie teatralne z pamiętnika narkomana i narkomanki, gdzie będą przedstawiać jedną z możliwości zakażeń wirusem HIV. Chcemy, żeby temat poruszany był przez młodzież, tak żeby lepiej trafił do młodzieży. Mamy nadzieję, że to, co młodzież przekaże swoim rówieśnikom, w taki intensywniejszy sposób wybrzmi i mamy nadzieję również, że młodzież to, co dzisiaj usłyszy, przekaże również w domu, ponieważ docierają do nas niepokojące informacje, że niestety, ale zwiększa się zachorowalność i wykrywalność wirusa HIV u osób po 50 roku życia. Rok 2022 jest rokiem rekordowych zakażeń wirusem HIV. Do tej pory 2019 rok był takim rokiem rekordowym. W tym momencie, czyli do 15 listopada, bo takimi danymi dysponujemy, mamy już informację, że ta liczba o 20% się powiększyła. Natomiast w porównaniu z zeszłym rokiem jest to wzrost na poziomie 70%. Wirus HIV przenoszony jest za pośrednictwem wydzielin, tak? Czyli to może być krew, to mogą być wydzieliny ludzkie. My bardzo często, wchodząc w ogóle do szkół i rozmawiając, widzimy, że młodzież ma bardzo podstawową wiedzę. Do dzisiaj młodzież bardzo często zadaje nam pytanie, czy wirus HIV może być przenoszony za pośrednictwem komarów, czy przez uściśnięcie dłoni, czy przez pocałunek, więc staramy się obalać takie mity. Tylko i wyłącznie kontakt z wydzielinami ludzkimi jest w stanie doprowadzić do zakażenia. Drogą kropelkową wirus HIV się nie przenosi. Tematem spotkania jest uświadomienie młodym ludziom, czym jest życie bez nałogów, bez uzależnień oraz może uświadomienie, jak łatwo dochodzi do zakażenia, czym jest HIV, czym jest AIDS, jak to po prostu wygląda, jak życie z tym wygląda, jak ciężko może być młodym ludziom poradzić sobie, jeżeli zostają czymś takim dotknięci. Będzie to coś w stylu czytania ich pamiętnika, ich doświadczeń życiowych. To zostaje nagłaśniane właśnie, żeby ludzie dalej mieli świadomość, że taki problem jest, że coś takiego dalej jest wśród nas, że to nie jest jakiś temat tabu. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby młodym ludziom uświadamiać takie rzeczy.